Szczęść Boże Maryja, wszystkim dzień dobry, gdziekolwiek jesteście, albo i dobry wieczór. A więc ja nadal jestem nad morzem, relaksuję się i właśnie wyszłam na spacer, żeby się pomodlić. I stwierdziłam, że podzielę się, będzie taka seria filmików z moimi jakimiś podpowiedziami, wskazówkami, które kiedyś słyszałam od innych, albo które mi jakoś pomogły, których sama doświadczyłam, jak lepiej pogłębić swoją relację z Bogiem, na przykład przy właśnie modlitwie różańcowej. Więc muszę cię oglądać piękny krajobraz, który widzę przed sobą. No i słuchać mnie w tle i mam nadzieję, że to będzie działać trochę i uspokajająco, i edukacyjnie. Więc jest to świetne, kiedy bierzemy różaniec jako pierwsza rzecz rano i zaczynamy się modlić, ale wiele osób na przykład ma problemy, żeby zostać skupionym przez całą modlitwę. I ja w swoim doświadczeniu zauważyłam, że pomaga mi, kiedy spauzuję przed zaczęciem całego różańca i po prostu powiedzenie paru słów lub na przykład intencji, które mam, podzielenie się moimi problemami przed różańcem. Czyli na przykład, wiecie, bierzemy różaniec rano, mam nadzieję, że każdy tak robi i chociaż modli się jedną dziesiątkę na dobry początek dnia z Bogiem. I na przykład zaczniemy mu odmawiać wszystkie modlitwy różańcowe i oczywiście medytowanie nad nimi, po prostu powiemy na przykład tak rano: dzień dobry Panie Boże, dziękuję za dobry nowy dzień, za nowy dzień. No i modlę się na przykład, żeby zacząć z Tobą dzień. Może jeśli masz jakieś problemy, to przedstaw je Bogu, powiedz, że szukasz może odpowiedzi w którejś z tajemnic różańca i czasami naprawdę te odpowiedzi jakoś przychodzą, przynajmniej mi, jeśli sobie mówię te wszystkie tajemnice w różańcu, ich owoce, o których kiedyś też na pewno powiem na kanale. Więc na przykład taka krótka konwersacja mi pomaga. Mam nadzieję, że też czytaliście dzienniczek świętej siostry Faustyny. Ona tam napisała tak to, co Jezus jej powiedział, że no tak, no Bóg wie wszystko, co się dzieje w naszym życiu, w całym, co chowamy w naszym sercu. On to wszystko wie, ale dla Niego jest to przyjemnością, kiedy my się otwieramy na Jego miłość, na Jego miłosierdzie, kiedy ogólnie zaczynamy Mu opowiadać. On się wtedy bardzo cieszy i myślę, że to też daje nam taką świadomość, że się z tym podzieliliśmy i że Bóg dokładnie wie, co nas męczy. I wtedy możemy, tak mi się zdaje, przez tą modlitwę przejść z takim skupieniem, bo wiemy, co powiedzieliśmy, wiemy, na co zwracać uwagę. Myślę, że to samo powiedzenie, co mamy w sercu, naszych intencji, to pomaga bardziej chyba nam samym, że wiemy, że się z kimś podzieliliśmy. Też często, jak mamy jakieś problemy, dzwonimy do kogoś i się dzielimy, co nas gryzie, a Bóg jest 24 godziny na dobę i zawsze nas wysłucha i nam na pewno dobre rady. A w czasie różańca na pewno może da nam jakąś odpowiedź. Jak nie za pierwszym razem, to może za drugim, dlatego ważne, by nie przestawać. Więc będzie takich parę serii. To była pierwsza moja taka wskazówka, podpowiedź, jak się pomodlić na różańcu. Może pomoże Wam ta wskazówka, mi przynajmniej pomogła. Czuję się bardziej taka skoncentrowana wtedy na modlitwie, niż od razu chwytam i się zaczynam modlić, tylko to jest taki początek, przywitanie się z Bogiem. Czy to rano, czy w południe, czy to wieczorem. Więc nie wiem, czy te parę kolejnych filmików będzie znowu nad morzem, czy gdzie indziej, ale pozdrawiam Was serdecznie. Sprawdzajcie kolejne, a jeśli macie jakieś wskazówki, albo co Wam pomogło z doświadczenia, a żeby na przykład bardziej taką mieć skupioną modlitwę, no to napiszcie w komentarzach, może umiemy je w kolejnych filmikach, albo po prostu będzie to coś dobrego dla innych oglądających ten filmik, czytają o Waszych doświadczeniach. Więc pozdrawiam Was serdecznie, módlcie się na różańców, gdziekolwiek jesteście. Podziwiajcie to, co Bóg stworzył, i do usłyszenia. Z Bogiem!